które są niezbędne, potrzebne. Jesteśmy dziś w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, a nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone jest temu, że rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego. Tytuł projektu to Nowoczesne Kształcenie Zawodowe, Nowe Możliwości. I w ramach tego projektu mamy ważną rzecz, mianowicie patronat nad kształceniem w klasie technik mechanik. I w dniu dzisiejszym właśnie tutaj chcemy podpisać, uroczyście podpisać porozumienie, umowę o objęcie patronatem nad tym kształceniem przez firmę CNC Division z Bielawy. Do tej pory nasza współpraca ze szkołą wyglądała tak, że przyjmowaliśmy pewną grupę uczniów na praktyki zawodowe, takie coroczne. Jedne były większe, drugie mniejsze. Czasami były to praktyki dwutygodniowe, czasami takie rozłożone na cały rok czy na cały semestr. W tej chwili dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby podpisać takie porozumienie o współpracy, o klasie patronackiej i ja dumny jestem z tego, że mogę objąć takim patronatem tą klasę. Od lat przyświeca nam jeden właśnie z takich podstawowych celów, to jest powiązanie, głębsze powiązanie kształcenia zawodowego z biznesem lokalnym, z pracodawcami lokalnymi. Ja jestem niezmiernie szczęśliwa, że dochodzi w tej chwili w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego do podpisania tej umowy, bo to świadczy o tym, że pracodawcy w naszym regionie czują taką potrzebę i chcą się włączyć w kształcenie zawodowe. A jest to niezmiernie ważne, dlatego że tylko połączenie kształcenia zawodowego z jakby bezpośrednim miejscem pracy daje efekt pozytywny. Współpracujemy z firmą już od wielu lat. Firma przyjmuje naszych uczniów na praktyki zawodowe, na zajęcia praktyczne. Ma bardzo dobrą bazę technologiczną, można powiedzieć dydaktyczną, która wspiera właśnie przygotowanie do zawodu naszych techników mechaników. Stąd wybór padł na tę firmę. Poza tym z innymi firmami również mamy podpisane już wcześniej umowy patronackie, umowy o wsparcie w kształceniu zawodowym, więc kolej na następną. Właśnie to jest ważne w tym wszystkim, że my widzimy, jak wygląda rynek i jakie jest zapotrzebowanie na tych pracowników. I uczniowie tej szkoły po zdobyciu tej wiedzy, po odbyciu praktyk, będą osobami bardzo pożądanymi na rynku pracowniczym. To jest ich bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy, jest pokazanie, jak praca wygląda w praktyce, jest nauczenie i zapoznanie się z etosem pracy. To jest próba zmierzenia się z rzeczywistością, punktualnością, solidnością wykonywanych prac. To są elementy niezmiernie ważne, które trudniej jest wypracować na płaszczyźnie szkolnej. Patronat przede wszystkim wspiera merytorycznie edukację zawodową. Przede wszystkim umożliwia odbywanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, ale tu w ramach projektu staży zawodowych. To jest takie działanie projektowe, którym objętych będzie większość uczniów z tego projektu, a współpraca z pracodawcą daje gwarancję właśnie stworzenia miejsc pracy, miejsc stażowych dla naszych uczniów. W szkole nabywa pewnych umiejętności teoretycznych, oczywiście na warsztatach również praktycznych, natomiast później, kiedy on uczestniczy w tych praktykach w zakładzie rzeczywistym, realnym, to on poznaje, jak to wygląda tak naprawdę, jak to wygląda, jakie są potrzeby, no bo my musimy w takim zakładzie od początku do końca to zrobić. Musimy zrobić część i potem ją sprzedać, bo inaczej to nie ma sensu. Teoria z praktyką ma szansę wreszcie się połączyć. To jest taka pozytywna synergia, która daje efekty i przede wszystkim pokazuje, jak uczeń, jak młody człowiek może funkcjonować w środowisku pracy. Do tej pory my przymierzaliśmy się do chyba dwóch czy trzech takich uczniów, którzy u nas odbyli praktykę, a w tej chwili mamy jednego takiego i jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest teraz duże zapotrzebowanie na pracowników i mam nadzieję, że dzięki udziałowi w projektach takich jak ten i dzięki dobrej ścieżce przygotowania do zawodu nasi absolwenci znajdą pracę. To jest ich początek drogi, więc to doświadczenie z mojej perspektywy jeszcze nie jest duże, ale na pewno
przychodzą po to, żeby się uczyć, z wielką chęcią do tej nauki, i po każdej takiej praktyce ja widzę postęp. W tym projekcie realizujemy szereg działań. Przede wszystkim to są działania tutaj na terenie szkoły, na miejscu, kursy specjalistyczne dla zainteresowanych informatyków, mechaników, ale to są też zajęcia, które dają uczniom dodatkowe, nowe kwalifikacje, między innymi kurs obsługi wózka widłowego. To są też zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej i zajęcia obejmujące doradztwo edukacyjno-zawodowe. Projekt rozpoczął się właśnie z początkiem tego roku, natomiast trwa do 30 czerwca 2026 roku.